Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Witamy z powrotem w stolicy, którą będziemy troszkę redukować. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Między odcinkami zastanawiałem się, jakie dalsze kroki powinniśmy podjąć moi drodzy. I myślę, że zaczniemy od dobudowania troszkę składów. Dlatego, że będę chciał te wszystkie materiały z wyburzania pomieścić. Nie tracić ich tym samym na niepotrzebne renowacje. Zaraz wyjaśnię moi drodzy. Zaraz to wszystko wyjaśnię, tylko dobudujemy sobie tych składów. To jest tymczasowe, nie będzie tak docelowo oczywiście. Po prostu szkoda mi czasu na przerzucanie materiałów w tą i z powrotem, a dużą stratą byłoby je po prostu wywalić. I jakby ponad stan magazynowy, one przepadają. Wszystkie te, których nie jesteście w stanie spakować z powrotem. Zakładając, że macie w ustawieniach gry początkowych przyjęte, że zwrot kosztu budowy jest pełny przy usuwaniu budynku. Dobra, jak mamy to zrobione, moi drodzy, to powinno się już zmieścić teraz, to co chcę, żeby się zmieściło. Na wszelki wypadek dajmy tu jeszcze. Mile widziane zawsze są ekstra materiały budowlane w stolicy, dzięki temu sobie oszczędzimy nieco zachodu. A teraz wyburzymy tę dzielnicę i zaraz wam wyjaśnię, dlaczego tak robię, moi drodzy. Dobra, wszystko się pomieściło, fajnie. Powodem, dla którego to robię, moi drodzy, jest to, że nie możemy tu za dużo przesadzić z ilością mieszkańców na daną chwilę, bo inaczej zajmie nam rozbudowa później do rzemieślników zbyt wiele odcinków, a przed chwilą oglądaliśmy to przecież w przypadku pierwszej instancji gry w Starym Świecie. Dlatego zamiast tego, moi drodzy, i zamiast zwyczajnego nudzenia przy budowie tak owych, chciałbym tutaj zredukować liczbę mieszkańców, moi drodzy, w stolicy samej jako takiej do niezbędnego minimum. Chcemy tylko mieć 10 tysięcy inżynierów na początek. Wtedy dużo lepiej i łatwiej będzie mi też zobrazować coś dla was. Mianowicie to, jak wielką różnicę robi Instytut Badawczy. W przypadku... Przepraszam. Gazetka. W porównaniu na przykład do, moi drodzy, sytuacji, gdzie musicie, nie mając DLC, losować tych specjalistów u Blackwarda albo u Kahiny. Różne u Kahiny czy u Izabel Sarmento, u kogokolwiek z tych NPC-ów, losować przedmioty do związków zawodowych, ratusza i tak dalej, moi drodzy. Tak się nie godzi i tak nie będziemy robić po prostu. Wybrukujemy sobie to, czekając na rzemieślników, robotników. Jeżeli będzie konieczność, chociaż staram się jej uniknąć za wszelką cenę teraz, to mamy też możliwość rozbudowy Gdańska, bo już w międzyczasie wysłałem, moi drodzy, nasze statki i materiały do tego miasta. Jeżeli będzie nam potrzeba na przykład więcej rzemieślników i siły roboczej na wyspach, to sobie to miasto rozbudujemy w nadchodzącym odcinku. Ale mam nadzieję, że wystarczy nam tutaj wszystkiego i tam będzie tylko miasto do zaopatrzenia stolicy, moi drodzy. Mola dla pasażerów są już porobione, także to też powinno sporo ułatwić. Dobra, wybrukujmy sobie to. Zostawmy sobie 9 dzielnic na początek, tych co mamy tutaj. Wybrukujmy jeszcze tu, zaraz ulepszymy kolejną dzielnicę. Dostawimy im do chleba, moi drodzy, i mam nadzieję, że przejdziemy do rzemieślników tym samym. Powinno nam wystarczyć siły roboczej. Dobra, 3, 6, 9, fajny. Te na razie są jako awaryjne, chociaż też myślę, że one wylecą, jeżeli będzie taka możliwość. Brakuje nam robotników z oczywistych względów. Teraz powinniśmy być w stanie ulepszyć więcej. Dobra, już teraz jak się wprowadzą, przyspieszymy. Teraz będziemy mieli dość, ale chcemy jeszcze dwie dzielnice ich ulepszyć, moi drodzy. Jeszcze dwie dzielnice. Z racji tego, iż potrzebujemy dwóch dzielnic rzemieślników pełnych, których później ulepszymy, tak zgadliście, dwie dzielnice, moi drodzy, oczywiście inżynierów. Dobra, ostatnia. Zobaczymy jak z konsumpcją chleba teraz. Nie musicie ich potrzeb od razu zaspokoić. Wiadomo, że gazeta będzie na nie ustawiona bardzo, ale nie stracimy nic. To na razie zostawmy. Być może tutaj jakieś ogrody, ewentualnie pałac. Właśnie, może na pałac to odzyskajmy. Chyba cegły odzyskujemy także. Tak, odzyskujemy cegły także. Dobra, więc tą środkową część infrastruktury można w ogóle wyrzucić. Tu na wszelki wypadek zostawmy tą drogę, moi drodzy, bo być może tory kolejowe będą musiały tędy przebiegać, chociaż wątpię. Chciałbym od tej strony w ogóle połączyć, skrócić te torowiska, żeby nie były jakieś niepotrzebnie rozpasane. 4, 5, jeszcze trochę, dobra. Jeszcze tą dzielnię ulepszymy. Teraz zostawmy im szkołę, żeby zobaczyć jak realnie wygląda, moi drodzy, zużycie. Szkołę im dostawimy w taki sposób. Tutaj straż, tak jest. Wszędzie dobudujmy szkoły, chyba nawet za bardzo to właśnie. Przystawię, dobra. Okej. Okay. Szkoły, moi drodzy. Tak jest, to też podbije ilość robotników. Tak jest. Straż pożarną tutaj wtedy oczywiście, dobra.
Tak, tak to w ogóle powinno być. Od tego zacznijmy, właśnie. Poprawiamy zasięgi. Wtedy szkoła idzie obok komisariatu. Tak. Dobra, i tak to leciało, moi drodzy. Wstawmy je wszędzie, żebyśmy wiedzieli, ile realnie mamy ludzi i jakie są... ile realnie potrzebujemy zasobów. To będzie na podglądzie popytu i podaży wtedy widoczne, moi drodzy. Ulepszmy tych wszystkich gagatków. Materiały niech właśnie lecą szybciej. Kolejną szkołę stawimy. Tak jest. Tutaj to samo. Usuniemy te dwa domy. Przesuniemy straż pożarną. I, moi drodzy, oczywiście dobudujemy drogę do remizy. Tak jest. Później się to zmieni, ten cały layout, moi drodzy. Dlatego, że inżynierowie i inwestorzy już zupełnie innych budynków wymagają. I dostępu do innych. Za chwilę rzemieślnicy będą wymagali także, moi drodzy, dostępu do rewi, jak wiemy, więc nie chcemy tutaj przedobrzać, absolutnie. Gdzie jeszcze szkoła? Jeszcze tu potrzebujemy szkoły. Tak, tak, dobra, mamy to. Te layouty są bardzo plastyczne, one się zmieniają czasem, jak widzicie. Warto w to zainwestować i przypatrzyć się temu, bo przeoczenie oczywiście skutkuje niedomiarem siły roboczej, ale i buntem na wyspach i niekorzystnymi artykułami w gazecie, które obniżą wam produkcję na wyspach, na przykład, moi drodzy. Zawsze warto mieć to na maksa, zwłaszcza jeżeli zdecydowaliście się nie używać propagandy, na przykład jak my, w założeniach na ten sezon. Dobra, okej. Świetnie. Dobra. Okej, mamy to. Jeszcze tu szkoła, oczywiście, wędruje tyłem do komisariatu. Ja też chodziłem do szkoły, która była obok komisariatu, w moim rodzinnym grodzisku właśnie. Także ciekawostka, gdyby ktoś nie wiedział, a chciał się dowiedzieć. Dobra. No, zostawimy, to już są kosmetyczne rzeczy. Mamy 4, 5 dzielnic. Potrzebujemy 6 i potrzebujemy zobaczyć, jak to wpływa na naszą konsumpcję, moi drodzy. Zobaczcie, jak z farmerami już jest średnio, więc może 6 to przesada. Może będziemy znowu redukować ją do farmerów zwykłych. Zobaczmy na konsumpcję, jak się wszyscy wprowadzą. Wimber to już widzę, że jest źle, tak? Ale nie musimy akurat tej potrzeby zaspokajać, moi drodzy, na chwilę obecną, dlatego że my chcemy tylko ulepszyć ich do inżynierów, a potem jeszcze sobie będziemy balansować wyspę. Nie chcę tego robić dwa razy, dlatego chcę, żebyśmy mogli przejść tylko ponad stan i zaspokoić ich niezbędne potrzeby. Zajmijmy się chlebem w tym samym, moi drodzy, żeby móc ich ulepszyć już w tym odcinku. Chciałbym w następnym już się zająć inżynierami, jeżeli będzie to możliwe. Chleb, moi drodzy, no dobra, tu mamy takie miejsce, ale tu chciałbym w sumie przemysł ciężki, beton też wytwarzać na tej wyspie, więc co zostawimy pod beton i elektryczność, a piekarnię sobie znajdzie... tutaj zrobimy miejsce na nie. Myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, może, że wystarczy. Tu nie możemy, bo związek zawodowy nam zbustuje, zajmie całe miejsce. Tu bym chciał chmielu trochę upchać. Uprawę przy uprawie. Piekarnie w takim razie zmieściłyby nam się na przykład tu. Gdzieś, moi drodzy. Niech ja znajdę. Tu będzie instytut, więc tego nie chcę za bardzo ruszać. Ale tu już by się zmieściły. Dobra. I zacnie. Zacnie. Dobra, idziemy. Też chciałbym nowe layouty wypróbować tym samym, moi drodzy. Dobra, to skasujmy. Chcę, żeby się linie pokrywały. Ja tak lubię po prostu. Jakoś mnie to uspokaja. Jak to mamy tak rozwiązane. I teraz tak zrobimy, moi drodzy. Oczywiście straż pożarna, bo to się też lubi zapalić. Ale najpierw... jeden młyn, pamiętajcie, obsługuje z powodzeniem dwa gospodarstwa, więc mając tą wiedzę, moi drodzy, możemy stawiać takie oto moduły. I wtedy wystarczy... nie potrzebujecie otaczać magazynu zawsze drogą. Pamiętajcie, wystarczy, że jest jedno pole, czyli jedna kratka tutaj, połączenia między magazynem a budynkiem i ona już wystarczy do obsłużenia tych trzech budynków, moi drodzy. Teraz sobie to oczywiście skopiujemy. Cyk. To samo zrobimy tu. A może, właśnie, może jakiś ciekawszy obrót, żeby tak nie było monotonnie. I tak to będzie związek zawodowy wszystko naraz boostował, moi drodzy. Dobra. O tak, właśnie tak. Tak, żeby nie było nudy i lipy. Tutaj się nie pokryją, bo mamy niepotrzebnie tą drogę dostawioną. Ona też nie jest niezbędna tutaj. Dobra, znowu obrót. Znowu obrót i tak dalej. Dajmy na przykład, myślę, że to wystarczy, chociaż nie wiem do końca, moi drodzy. Zobaczymy za chwilę, czyż nie? Zaraz się wszystko okaże, czy nam to wystarczy. Tu związek zawodowy już szykuje w pogotowiu. Już niewiele punktów wpływu nam zostało, żeby takowe stawiać.
Najlepiej gdybym był pomiędzy jednak, prawda? Żeby tu się znalazł. Tak, to by było najbardziej sensownym rozwiązaniem, bo chcemy jak najwięcej sieknąć. Dobra, rozumiem, że nie sięgnę wszystkich. Okej, okay. A gdybym samych tylko chciał, bez związków zawodowych, załóżmy na chwilę obecną, że nie chcę ich, że chcę zrobić to tak. Ile potrzebujemy wtedy? Dużo więcej? Tutaj podaż przekracza. Popyt przekracza podaż, oczywiście. Chleb. 10, 12. Jeszcze trochę brakuje. Czyli nie musimy, okazuje się, moi drodzy. Wcale nie musimy go aż tyle robić, okazuje się. Tutaj nie połączony. Dobra, czyli jednak wypadałoby, żeby w tą stronę były. A, nie mam po prostu drogi, rozumiem. Dobra. Czyli jeszcze trochę chleba. Jeszcze trochę chleba. Okej. Okay. Niech będzie, niech stracę. Na razie nie będziemy tej produkcji dopalać związkiem zawodowym. Może częściowo, może nie w całości. Może to wystarczy w zupełności. Nawet nie czuję, kiedy rymuję, tak? Dobra, tak możemy jeszcze zrobić, moi drodzy. I problem będzie rozwiązany wtedy. Czyż nie? Możemy iść trochę w tą stronę, na przykład tu. I macie wtedy wariant i z, i bez związku zawodowego. To już do wyboru waszego pozostawię całkowicie. Tak. Zaraz to sobie połączymy. Idealnie się mieści. Idealnie, moi drodzy. Prawie idealnie. Cyk. Dobra, teraz oczywiście połączymy całość, bo nie jest połączona póki co. Tak jest. O tak, i już. Dobra, i ile byśmy sieknęli tym samym? Sporo piekarni, sporo młynów. Sporo piekarni i sporo młynów, więc może już tych nawet nie będziemy potrzebowali. Jak dopalimy sobie produkcję tutaj, moi drodzy, zobaczymy. Zawsze można skopiować taki moduł. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie wygenerować w tej chwili. Ktoś tu dopala piekarnię, 40%. Pani też dopala piekarnię, to jest razem summa summarum 70%, moi drodzy. Czy jeszcze ktoś może dopala to? Nie, pani kuchnię dopala, linia montażowa na dwoś. Za chwilę będziemy przygotowywać się też dla oczywiście rzemieślników. Fabryka konserw, daje elektryczność, ale to tylko dla browarów i innych właśnie rzeczy. Wszystkie kopalnie, kamieniołomy, fabryka okularów, fabryka konserw, moi drodzy. Bicykli i maszyn do szycia. Czy mamy dość ziemniaków? Ziemniaki nam cały czas przyrastają, znaczy jest za mało gorzelni, moi drodzy. Czyli może uda się spotkać zapotrzebowanie naszej populacji. Byłoby świetnie, gdyby się udało. Na przykład tu jednym związkiem małym, zawodowym, dopalić to wszystko. Moi drodzy. I dopalić produkcję wełny też częściowo. Byłoby świetnie. Bo owiec chyba też i wełny mamy nadal więcej niż... No właśnie. Dobra, wykorzystamy sobie to w takim razie. Wykorzystamy sobie to, żeby mieć więcej kasy. Jak już możemy, to zróbmy tak. Dlaczego nie? Jak z chlebem na początek sprawdźmy. Chleb już powinien być ok. 26 możliwości. Tak, z chlebem jest mocno ok, że tak powiem. Teraz gorzelnie potrzebujemy kilka. Stawić. Najpierw magazyny oczywiście. Niech ja zobaczę, jak to z zasięgami wygląda sprawa. Dobra, czyli magazyn musiałby być tu, numer 1, tak? Dobra, numer 2 od razu tu. Może jeszcze o jeden niżej i wtedy nam się drugi zmieści. Czyli musiał być tu najbliżej, dobra. Bardzo to nam odetnie? Niedużo. Niedużo. Zawsze możemy jeszcze zrobić tak, moi drodzy. Dobra. Włączymy sobie to, oczywiście, tradycyjnie. Dobra, straż pożarna w gotowości. Tu się może przydać. Na tym obszarze i tak. I lecimy. Od gorzelni specjalistów rzucimy, moi drodzy. Jeden pan. I gdzie jest ten drugi specjalista? Był takowy, pamiętam. Czyżby już był w użyciu gdzie indziej? A tak, do Gdańska oczywiście został wysłany. Dobra, jednego sobie wrócimy zatem. Jednego sobie wrócimy, moi drodzy, stąd. On tutaj na pewno jest. Wszystkich specjalistów też tu przesłałem właśnie z myślą o tym, że będziemy boostować tu produkcję, moi drodzy. Tak jest, weźmy ich obu. Odeślijmy tam z powrotem. Może jeszcze ktoś od piekarni jest. Nie, to dobra, tylko tą dwójkę w takim razie sobie odeślemy. Cyk. Tutaj materiały nam się napełniają, bardzo fajnie. Macy nam lecą na plus, moi drodzy. Idziemy teraz z gorzelnią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy to wystarczy? Zaraz się okaże, moi drodzy.
6, niech dopłynie tylko okręt liniowy. I zaraz sprawdzimy. Magazyny powinny wyrobić, moi drodzy. Powinny, to nie znaczy, że to zrobią oczywiście, ale powinny. My powinniśmy natomiast trochę bliżej tu postawić wszystko. Czyli tędy musiałem. Dobra, niech idzie tędy. Magazyn to magazyn. Nawet trochę dalej mógłby stać zasadniczo. Nawet tu mógłby stanąć, moi drodzy. A najlepiej, żeby oba obsługiwał. Tam jeszcze gorzelnie jedno się wciśnie przecież. Jeszcze jedno do tyłu. Dobra, tu zawsze można... Pamiętajcie, zawsze jak się da wyciągnąć na maksimum, to tak zróbmy. Może w gorzelnie nie trzeba będzie tyle farmerów aż zatrudniać teraz tutaj na przykład. Będziemy mogli sobie wyburzyć to. Część, przynajmniej część tych budynków, moi drodzy. I postawić w to miejsce uprawy chmielu. Jest to... Zawsze te layouty można jeszcze doprecyzować i do wycisnąć więcej, moi drodzy, tym samym. I zawsze warto to robić wtedy. Tutaj mamy aż nadprodukcję ubrań, więc myślę, że jeden segment za chwilę wyleci stąd po prostu. Na przykład ten, gdybyśmy świn musieli więcej dostawić, to będzie możliwość iść w tą stronę. Wywalmy jeden segment, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Chcę jak najszybciej dobić do tych rzemieślników i zależy mi na tym, żeby to było sprawnie zrobione jednocześnie, moi drodzy. Dobra, ile teraz jesteśmy w stanie wycisnąć z tej gorzelni? Zaraz się to wszystko okaże. Może jednego, dwóch to nie, ale jeden na pewno. Jednego już mamy tu. Ale to wszystko daleko jest teraz, żeby sięgnąć. Gdzie jest ten specjalista? Jest, oto ten. Zapewnia elektryczność, teraz zobaczcie, przybustuje to bardzo. Zaraz sobie obliczymy, ile dzięki temu wyciągamy. Jeszcze panią od szwalni byśmy wstawili. Była taka pani, co w szwalni podnosiła produkcję bodajże. Jeśli się nie mylę. A być może się mylę jednak. Kuchnia tradycyjna, dobra, okej. Okay. Jeszcze mam 59 punktów wpływu, zaraz nam ich przybędzie oczywiście, z racji tego, moi drodzy, że będziemy mieli rzemieślników i większą liczbę populacji na wyspie. Rum już wytwarzamy sami, jak widzicie, w własnym zakresie. Dzięki temu, że mamy gorzelnie wszystkie tam upchane, moi drodzy. To jest bardzo dobra wiadomość. Zaraz sobie wszystko podciągniemy. Do góry tym samym. Na razie weźmy tego specjalistę z powrotem. Jednego z nich już nie będzie potrzebny. Myślę, że żaden na tą chwilę już. Wracaj do Gdańska, tam będziesz czekał na rozbudowę. Ja w międzyczasie, moi drodzy, dobuduję te magazyny i też sobie tak zróbcie, jeżeli macie ustawiony szlak handlowy z materiałami budowlanymi. Dzięki temu wygracie i robicie inne rzeczy, a magazyny same będą się napełniać dzięki temu, że szlaki handlowe są zaopatrywane, moi drodzy. Warto o tym pamiętać, ja tak zrobiłem w Gdańsku na przykład, żeby więcej materiału się zmieściło. I z czasem te statki dotrą oczywiście do reszty waszych wysp. Także polecam tą metodę, jeżeli chcecie się szybko i sprawnie rozbudować. A i tak czekacie i robicie inne rzeczy w międzyczasie. Dobra, przechodzimy dalej. Tu trochę gorzelni usunęliśmy. Myślę, że jeszcze możemy zwolnić trochę siły roboczej. Za chwilę do papryk nam będą potrzebni przecież. Zobaczmy, jak z produkcją bimbru teraz ma się sprawa. Dochód jest jednakowy, nawet za chwilę pójdzie w górę, bo okaże się, że gorzelnie wyrabiają już. 80, proszę, przekraczamy teraz zdecydowanie, moi drodzy, popyt. Zdecydowanie. No i pięknie, gazeta się wyrównała, odbiliśmy się. Nie musimy już nawet nic dostawiać tym samym, moi drodzy. Dwóch specjalistów całą wyspę obsłuży z powodzeniem. Możemy zwolnić jeszcze trochę siły roboczej dzięki temu. Naszych farmerów i wykorzystamy ją sobie zacnie, moi drodzy. Plus 6 nadal, proszę spojrzeć. Plus 6 jest nadal, moi drodzy. Teraz tak. To mamy ogarnięte. Chleba też już chyba wystarcza dla robotników, mam wrażenie. Chleba także już wystarcza, świetnie. Powinny się zapełniać magazyny w tej chwili lub tudzież już być pełne, moi drodzy. Rzeźni także nie musimy pustować, ten związek zawodowy nie jest nam potrzebny w ogóle, moi drodzy. Odzyskamy dzięki temu część wpływu. Zawsze, jeżeli będzie potrzebny, to mogę w blueprincie go mieć gotowego tutaj i wtedy jednym kliknięciem sobie go po prostu stawiacie, moi drodzy. Te ośrodki przemysłowe trochę szpetnie wyglądają, to są jednakowe budynki jednakowego rodzaju. Myślę, że przyszły sezon trzeci, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, zagramy z modami i zagramy bez Crownfall. Zobaczymy, czy w Starym Świecie samym uda się połączyć, moi drodzy, wyciągnąć gospodarkę do takich rozmiarów, do jakich chcemy. Czyli chlebek też już jest. No, pomalutku rośnie, dobra, ale to nie dość zadowalające jeszcze dla mnie. I dla nas także. Potrzebujemy go więcej, moi drodzy. Teraz czy Feras tu będzie potrzebny? Myślę, że nie. Myślę, że nie będzie. Że po prostu to rozwiążemy dostawieniem kolejnej piekarni i magazynu. W dowolnym systemie, moi drodzy. Czy to wystarczy? Może nie wystarczyć. Zobaczymy za chwilę. Wystarczy? Niekoniecznie, dobra. Niekoniecznie.
Zatem musimy inaczej to rozplanować. Tutaj jeszcze dwie piekarnie na przykład zmieścić. Raz i dwa. Jeden młyn gdzieś tutaj zmieścić, moi drodzy. Podłączyć je do magazynów teraz. Blisko nich. Może już poza granicą związku zawodowego. I żeby tylko wyciągnąć jeszcze troszkę. No i zobaczmy, jak to wygląda teraz. Tutaj jeszcze dwa. Tu mógłbym w sumie jeszcze dwa wcisnąć. Tak, jeszcze trochę piekarni i młynów. O, tu byłby na zasięgu nawet, tak? Dobra. Rozumiem. No i okej, zobaczmy. Magazyn oczywiście. Dziwacznie to wygląda, nie martwcie się, to wszystko wywędruje niedługo z tej wyspy dalej i w inne miejsce zupełnie. Gdyby ten magazyn tu nie stał, to byłoby super. Gdybyśmy na przykład zamienili orientację tutaj budynków, to byłoby świetne. To dalej by się knęło kolejne budynki. Dobra. Jestem zadowolony. Myślę, że to wystarczy. Że chleba powinniśmy mieć dość w tej chwili. Że chleba mamy dość. Świetnie. 34 potencjał. To dużo więcej niż potrzebujemy. Piwo teraz, moi drodzy. Co by byli szczęśliwi. Zboża mamy ogromne nadwyżki, więc się tym w ogóle nie przejmujemy. Jedziemy prosto z chmielem, moi drodzy. Chmiel zaczniemy sobie tymczasowo uprawiać. Też by go warto przypustować, prawda? Tu mamy taką przestrzeń niewykorzystaną. Może tu część upchamy, moi drodzy. Tego, co chcemy. Może tutaj część zawędruje. Na przykład związek zawodowy też mógłby tu być zawsze. A póki co upchamy chmiel. Upchamy sobie chmiel. Raz, dwa, trzy, cztery. To powinno obsłużyć. Dobra. Tak. I lecimy, moi drodzy. Na przykład związek zawodowy, który zwiększa wydajność. Jak wiemy. Upraw chmielu, ale w takim miejscu musiałby stanąć właśnie, żeby boostował jak największą ilość. To może nie jest najlepsze miejsce na farmę chmielu w takim razie. Dobra. Widzicie, i od razu ten wolny związek zawodowy możemy sobie zainwestować w co innego. Tutaj jakby sieknął uprawy chmielu, byłoby super. Byłoby super. Postawmy go tu. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Postawmy też obok magazyn. Tutaj na przykład. Jeden, drugi, trzeci, bo będziemy mieli tych upraw sporo, moi drodzy. Postawmy to tak. Dobra. Postawmy związek zawodowy. Dodajmy od razu specjalistów od upraw. Niech już nam boostują. Produktywność i nie tylko. Znowu specjalista przerzucony został przedwcześnie, moi drodzy, do Gdańska. Zaraz go ściągnę. Jednego tylko potrzebujemy. Jeden. Feras ewentualnie się przyda. Chociaż tu wolałbym, żebym boostował. Jeżeli będzie potrzebny, to weźmy go na średni palek, żeby już nie wracać. I tego pana od modułów. I panią od upraw. Tak jest. Dobra, zapraszamy tu, może wystarczy, moi drodzy. A my w tym czasie farmy sobie postawimy. Trzy magazyny już stoją. Teraz szybko chlebek, przepraszam, piwo oczywiście. Piwo, lecimy. Cztery, dobra. Tak, żeby w zasięgu był nadal związku zawodowego. I teraz z polami musimy zaczekać oczywiście na specjalistów, moi drodzy, bo wcześniej nie damy rady tego zrobić. Myślę, że już za chwilę będziemy w stanie ulepszyć właśnie do rzemieślników. Kościół jeszcze, no tak, dobra, kościół zaraz stanie, tu gdzie ma stanąć, moi drodzy. Zaraz postawimy je, żeby byli zadowoleni, zawsze te pieniądze się przydadzą. Będziemy mieli z głowy gazety i walkę z propagandą, albo z negatywnymi czynnikami, jakie nam generuje, moi drodzy, właśnie gazeta i niekorzystne artykuły w niej o brakach, ewentualnie o buntach, o rebeliach. Dajemy tak. Pana od upraw, panią od upraw. Jeszcze jedna pani jest od upraw, prawda? Niech ja sobie przypomnę, jak ona się nazywa tylko. Mamy ją tu gdzieś w zanadrzu. Tudzież tu? Nie, jednak tu. Tak. Pan od upraw, uprawa zboża, ekspert agrokulturalny. Właśnie o nim myślałem. Właśnie o nim myślałem, moi drodzy. Że jeszcze się przyda, tego tam wyślemy. Ekspert agrokulturalny. Czy my tu takiego mamy? Tak, oto on. Niech ten wtedy płynie tam. Chodź, chodź. Nie wstydź się. Chodź i wrzuć go tu, żebyśmy mogli sobie przerzucić i zbudować od razu. Dobra. W przyszłym odcinku myślę, że dobijemy już do inżynierów spokojnie, moi drodzy, a wtedy, mając ich, będziemy zaspokajać ich potrzeby. Mamy już w Nowym Świecie wyspę, więc kawa to nie będzie problem. Wyjątkowo pierwszy raz.
Później sobie tak dopalimy produkcję, że nawet nie będziemy się przejmować takimi rzeczami, moi drodzy. Gdzie ten okręt liniowy? No dawaj, dawaj. Ile fabryka dała? Bo czas nagli. Czas nagli. Chcemy się zmieścić w formie odcinka, jaką sobie wyznaczyliśmy. Jeszcze tylko piwo i ulepszamy ich, moi drodzy. Całą produkcję już mamy ogarniętą dla robotników tutaj. Trelawney jest o tyle łatwo, że ta przestrzeń po prostu nie ma możliwości popełnienia błędu, moi drodzy. Jeżeli nie chcecie zapchać każdego tajla, każdej płytki na wyspie domem, to nie popełnicie błędu w początkowych etapach projektowania. Nie jest to możliwe po prostu. I teraz zobaczcie, liczba modułów 153 bez dopalenia traktorami, dodam. Gdybyśmy to chcieli dopalić, to byłoby jeszcze lepiej, moi drodzy. Teraz idziemy oczywiście dookoła, tu gdzie się tylko da. Już mamy max, dobra. Następne pole. I tak ciągle dopalamy, zostawiając jednocześnie miejsce dla kolejnych dwóch. Moi drodzy, dla kolejnych dwóch to powinno nam wystarczyć w zupełności, żeby zaspokoić ich potrzeby już teraz. Mamy materiały budowlane, one się gromadzą, więc świetnie. Tu sobie możemy iść gdzie tylko zechcemy w zasadzie. Jedyne co nas ogranicza, moi drodzy, to limit zasięgu związku zawodowego. Chcę, żeby tego piwa wystarczało dla nich wszystkich, bo jeszcze rzemieślnicy nam za chwilę dojdą. Więc każda nadprodukcja teraz chleba i tak dalej, to jest tak naprawdę oszczędzenie nam czasu w następnym odcinku, moi drodzy, na rozbudowę tego. Dobra, jest 153. Idziemy dalej, to samo oczywiście, tak, tak. A tutaj, no właśnie, wiedziałem, się ściaśnie za chwilę. Może tutaj to była przesada, żeby na 3 iść rzędy, ale zobaczymy, może się uda jednak zmieścić. No właśnie, bo tu by się jeszcze zmieściło kilka innych, moi drodzy. Dobra, może tak to powinienem zrobić od początku. Dobra, przejdźmy do trybu, gdzie budujemy od razu, przede wszystkim. I zróbmy to jak należy, moi drodzy. Zrobię to jak należy, dlatego że chcę mieć to z głowy i chcę, żebyśmy uniknęli późniejszych, niepotrzebnych problemów z tym wąskim gardłem, które tu powstało mimowolnie. Jakby nie zamierzałem tego zupełnie. Idźmy po jednej płytce, jak zawsze szliśmy, i tak będzie najlepiej. Początki będą trudne, pierwsze dwie się stawia ciężko, ale później już pójdzie, zobaczycie sami, moi drodzy. Tu jest kolejne wąskie gardło i chyba i tak tego nie ominę, no właśnie. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, że trzeba będzie te związki zawodowe jakoś zmieścić tam. Przepraszam, te pola chmielu jakoś zmieścić tam, przy cegielniach. Możemy też wejść sobie tu oczywiście zawsze i to by nam pomogło, dlaczego by nie. Wykorzystajmy to. Ten pierwszy jeszcze, tak, jeszcze dalej pierwszy stawiamy cały czas. Dobra. Okej. Świetnie. Dobra, jest 153. Chwilę to potrwało, ale mamy to z głowy dzięki temu. Spróbujmy ich tu więcej zmieścić, tu właśnie, moi drodzy, a mniej iść w tamtą stronę. A mniej iść właśnie w tamtą stronę, dlatego że tam chcę upchać kolejne uprawy chmielu i chciałbym się zmieścić już tu, w zasadzie, jeżeli to jest realne, jeżeli nie, trudno. Spróbuję, jeżeli się uda, to spróbuję, moi drodzy. Jeżeli tylko się to uda, będzie ciężko jak widzicie, bo już jest problem tam z wąskim gardłem. A tam nie sięga nasz związek zawodowy, no właśnie. Może gdybym go zamienił z magazynem. Może gdybym go zamienił z magazynem, byłoby lepiej po prostu. Dokładnie. I teraz właśnie powinno sięgać wszystko to co chcemy. Tak jest. No i teraz będzie lepiej, zdecydowanie, moi drodzy. Okej, to robimy tak. To robimy tak. Tam dalej nie wyjdziemy sobie, widzę, tak łatwo. No, no. Nie fajnie. Jakbym to usunął, to wyjdę już. Tak, no i dobra. To już jest okej. Bałem się przez chwilę, że nie wyjdziemy. Tak. Zostawiał nam miejsce na wyjście, moi drodzy. Żeby tu jakoś się przecisnąć z tymi polami.
trzeba się nakombinować wanno często właśnie w taki sposób. Przez to, dobra. To już hulaj dusza, można się rozpędzić. Dobra, to już takiej dokładności nie potrzebujemy, tylko ten początek, moi drodzy. Taki był, wymagający. Cyk. Świetny. No i dobra, teraz w tą stronę się już można rozpędzić na pełnej. Tak też zrobimy, od razu. Tutaj starsza, 3, 4... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, więcej już chyba nie będzie trzeba, bo nam nie starczy... Chciałem powiedzieć chłopów znowu. Nie starczy nam robotników, moi drodzy. Sobie to wszystko spokojnie możemy wykorzystać. Powinno piwa wystarczyć już do rzemieślników włącznie. Widzicie, jak to fajnie i szybko później leci? To początek jest taki trudny, ale jak już sobie to ogarniecie, to później łatwizna, moi drodzy, żeby to wpasować wszystko. Świetnie. Tak, wszystkie te puste pola. Dobra. Jeszcze trochę, już kończymy w zasadzie, moi drodzy. Już coraz... Widzę koniec już z tego punktu, gdzie jesteśmy. Dobra, też nie przekraczajmy pewnej linii. Zaraz ją wykasujemy, niech to będzie umowna granica, że dotąd śmieli, że i dalej nie wychodzi, choćby nie wiem co. Mam nadzieję, że nawet nie będę musiał się zbliżyć do tej granicy. Chociaż już raz tak mówiłem, pamiętacie co się stało? Pola pszenicy, które tam powiewają radośnie na wietrze, są tego dowodem do dziś. Że nie można sobie nic wanno obiecywać, że się uda za pierwszym razem, zawsze jakieś korekty są wymagane. Dobra, to chyba największe pole chmielu, jakie w historii posadziłem, Anno, moi drodzy. Pole zboża już mamy rekord i pole chmielu też w tej chwili, chociaż niewykluczone, że później będzie jeszcze lepiej. Może być ciasno z tym miejscem. Moi drodzy, może być problem. Jeszcze trochę miejsca mamy, zobacz. No, no. Fajnie. Jak ja to lubię. Po tylu setkach godzin spędzonych w wanno, naprawdę. Nadal to lubię. Nadal to uwielbiam. Dobra. Kolejne. Wielkie brawa należą się projektantom. Myślę, że ciężko będzie o kolejną, równie dobrą część Anno. Naprawdę, postawili sobie wysoko poprzeczkę. I obawiam się, by nie było tak jak chociażby z Heroes of Might and Magic 3, że trójka była tak genialna, że dobra czwórka, ledwo dobra czwórka, już nie mogła dorównać po prostu poprzednikowi. I przez to wieszano na niej psy. Oby podobny los nie spotkał Anno. Nie chcę tu być absolutnie żadnym wróżbitą partyzantem, ale obawiam się, że może tak być, że ta część jest, okaże się tak świetna, że to będzie klątwa samospełniająca się niestety dla twórców Anno. Będzie im ciężko sprostać tej poprzeczce postawionej samym sobie tak wysoko. Zobacz, jakie te pola gigantyczne wręcz są w tej chwili. Zrobimy jeszcze robotników do końca, zatem ulepszymy pierwszy dom do rzemieślników i na tym skończymy, moi drodzy, odcinek, żeby go nie rozciągać zbytnio. Dobra. Świetnie. Miniaturka, myślę, że już wiecie, jaka będzie miniaturka tego odcinka. Znaczy, wy już to widzicie, ja teraz jakby już wiem. To będzie oczywiście to pole chmielu. Już za chwilę. Już za chwilę krótką. No dobra, można by tu jeszcze stawiać, ale zobaczcie, moi drodzy, na to. Już chyba więcej nie potrzeba. Mega pole chmielu. Oczywiście screenshot sobie zrobimy. I wracamy. Skoro mamy chmiel, potrzebujemy jeszcze słodu, moi drodzy, i potrzebujemy jeszcze oczywiście browarów. Już się robi. Teraz chyba nam zboostuje tu trochę produkcję. Myślę, że nada się w sam raz. Dajmy sobie tu, zobacz, o świetne miejsce, zobaczcie, będzie idealne. Teraz wrogów magazyny dajecie na granicy związku zawodowego, dwa magazyny od razu. Cyk i cyk, i teraz tak robimy, moi drodzy. Jak my to mieliśmy rozwiązane w naszym... A, zresztą, pójdziemy sobie własnym od nowa. Słodownie będą potrzebne, oczywiście. Jedna słodownia obsługuje dwa browary z tego co wiem. 30 na minutę, tak, czyli na każdy browar potrzebujemy, moi drodzy, jednej słodowni. A ile wynosi zapotrzebowanie na piwo w tej chwili? Ile wynosi zapotrzebowanie na piwo w tej chwili? 10! Ledwo 10!
No dobra, panie, to my od razu zrobimy więcej. 10, czyli 5 słodowni. Jeśli dobrze rozumuję. Troszkę do góry jeszcze możemy iść nawet, żeby sięgnąć. Tak jest. Dobra, 5 słodowni już działa, moi drodzy. Czy bardzo nam tylko... Nie, zboże jest nieruszone, świetnie. To teraz lecimy tak. 10 browarów, oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 i 10. Więcej nie potrzeba na razie. Teraz niech to zbustuje do 20. Nie tylko on. A nie, nie musi Feras, bo jest kto inny do tego. Jest ktoś, kto się nadaje nawet lepiej. Pan od Gorzelni, którego znowu odesłałem. Nie wierzę w to. On też browar bustuje, zapomniałem o tym całkiem. Znowu go odesłałem, nie do wiary. Dobra, wrzucimy go jeszcze, moi drodzy. Wrzucimy go jeszcze. Zbudujemy kościół w międzyczasie, żeby nie przedłużać. Budujmy kościół, który będzie stał tu, myślę. Myślę, że to jest dobre miejsce. Zbudujmy kościół. Dobra, tutaj. Tak jest, dobudujmy. Tak jest. Teraz idziemy tym torem wszędzie. Skoro kościół był tu, to drugi musi być tu. I dwa powinny nam zaspokoić zapotrzebowanie w tych dzielnicach, jakie posiadamy, moi drodzy. To powinno wystarczyć w zupełności. No, statku, działaj, działaj. Dobra, kogoś innego wyślemy po prostu. I tak, nie, będzie miał podwiatr, to nie wyślemy. Przyspieszmy całość. Chmielu, czy nam wystarcza na produkcję jeszcze? Sprawdźmy, moi drodzy. Dochody spadły, ale zaraz wyrównamy, zobaczycie. Oj, dużo przekraczamy zapotrzebowanie na wyspie tu teraz. To bardzo ładnie się składa. Bardzo ładnie się składa, bo za chwilę, moi drodzy... No. Pana od Gorzelni jeszcze raz potrzebujemy i browaru, on pustuje produkcję. Gorzelnia i browar. Właśnie, browar i gorzelnia i elektryczność zapewnia, świetnie. I on sam wystarczy, dawaj go tu. Niech nam podbije produkcję w browarach, moi drodzy. I to już będzie koniec odcinka, lada moment. Drugi kościół stoi, czy kościoły sięgają wszystko? Zobaczmy. Ładnie sięgają, ale trzeci musiałby stanąć gdzieś tu. Ewentualnie ten musiałby stanąć tu, moi drodzy. Gdzieś tu. I wtedy też powinno być ok. Tak? No pewnie. Tutaj jest lepsza lokalizacja. Dobra. Tak. Przepraszam wszystkich wykwaterowanych uprzednio robotników za to, że musieliście stracić dach nad głową. Już się poprawiam. Będzie tylko lepiej. Ja ich sobie ulepszę już między odcinkami, a teraz tylko skończmy z browarem. Ulepszymy, moi drodzy, budynek. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o odcinek. Uwaga! Cyk, oto i on. Teraz browary, gdzie one stały? Tu chyba stały gdzieś, dobra. Tu. I teraz tak, moi drodzy. Pan od gorzelni browaru. Cyk, od razu boostuje o 100%. Feras, który boostuje produkcję, żeby wszystkiego było więcej. Ulepszamy magazyny. Tak jest. Tutaj zostaje ta linia podziału umowna. Nawet nie muszę chyba jej rozciągać nadmiernie. Nawet chyba mogę sobie pozwolić na odrobinę. Właśnie. Nie kombinowania tym razem. Gdzie drugi musiał być magazyn, żeby dojeżdżać do browarów? Tu musiałby stać. Tu musiałby stać i wtedy by obsługiwał wszystko z powodzeniem, bo tutaj na razie jak, niestety, jak widzicie, brakuje dróg. Ale to zaraz sobie z tym poradzimy. Bardzo prostym sposobem, tak jest. I oto gotowe. O, i niech będzie tak. Nawet tu bym mógł ten magazyn stanąć z powodzeniem, nie musiałbym być tu. Dobra, to mamy ogarnięte, moi drodzy. To jeszcze jeden browar tu wejdzie i będzie w zasięgu? Będzie. Ale... Czy to jest potrzebne? Na tym etapie już nie, myślę. Na tym etapie już nie. Mamy dość piwa, mamy dość wszystkiego, moi drodzy. Tutaj ładnie nam wszystko boostuje, zapewnia elektryczność w dodatku. Więc myślę, że czas na koniec tego odcinka, moi drodzy, ulepszyć pierwsze rezydencje do rzemieślników. I tak też zrobimy. Już oto teraz. Jak tylko podniosę resztę rezydencji naszych farmerów, drogich. No już jest 10, jest świetnie. Tutaj też już chyba można ich ulepszyć. A zatem, moi drodzy, witamy w naszej stolicy pierwszych rzemieślników. I teraz mamy możliwość już rozwoju dalej. Następny, mam nadzieję, zaspokoić w pełni ich potrzeby i już przejść do inżynierów, moi drodzy. Za ten odcinek bardzo wam dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym zatem. Trzymajcie się, pa pa!